Dzisiaj spędzam czas w ten sposób. Nad Soliną jestem gdzieś między Rajskiem a Olchowcem. I przypłynąłem to oczywiście kajakiem. Który przywiozłem tu ze sobą. Jest to kajak dmuchany, także można go łatwo wozić samochodem. Chociaż zajmuje troszkę miejsca. Chciałem popłynąć do Rajskiego. I chyba to zrobię. Chyba daleko nie mam. Z tym, że jest bardzo duży wiatr. Płynąłem, przed chwilą był przynajmniej, chociaż chyba, może teraz się uspokoił. Płynąłem pod ten wiatr, on mnie próbował obrócić, ale na kajaku jest inaczej niż na rowerze. Pod wiatr się bardzo przyjemnie płynie, ponieważ mamy wrażenie, że jest większa prędkość. No i tak tu się trochę rozkoszuję ciszą. Też nie jest całkowicie cicho, bo różne dźwięki, różne okrzyki radości turystów niosą się tutaj po wodzie. Ale raczej jest to jeden z bardziej zacisznych akwenów. Golinia brzegowa to, nie chcę skłamać, ale to jest chyba ze 100 kilkadziesiąt kilometrów. To jest ogromny akwen i bardzo taki pozawijany, pozakręcany, także każdy znajdzie miejsce, żeby sobie w spokoju odpocząć. Ja dodatkowo szukałem cienia, bo dzisiaj jest dosyć mocne słońce. Co prawda jest troszkę chmur, które czasami to słońce przesłaniają, ale nie tak całkowicie. No nic, to chyba płynę dalej. Tak się kończy, jak się chce zrobić przerwę na takiej łasze, która została po prostu tutaj na środku tej odnogi sanu. No ale to jest jeden wielki muł, że płynę dalej. Właściwie tutaj mi się już dalej, można powiedzieć, kończy i za chwilę będzie już tylko san, który jest po prostu tak niski stan wody na Solinie teraz, że to wszystko opadło i w wielu miejscach, gdzie normalnie był jeszcze zbiornik, teraz już wszystko jest po prostu dopływ rzeki. Tak samo jest tam z tobą, było w miejscu, gdzie się wodowałem, nad Potokiem Czarnym. Tylko właściwie została stróżka potoku, a duża część tego akwenu została po prostu odsłonięta. Być może dlatego, że ostatnio były takie silne zjawiska pogodowe, no i jest to też zbiornik oczywiście retencyjny, także być może po prostu spuszczono trochę wody, żeby przygotować się na odebranie większej ilości wody w razie jakichś ulew. A tam ktoś ma taki domek, w ogóle kosmiczne miejsce. A tam jest odryt, ale nie widać go teraz, bo jestem za blisko jakby brzegu, ale pięknie w taki majestatyczny sposób nad tym zalewem tutaj na tą odnogą góruje. No nic, może jeszcze spróbuję popłynąć kawałek pod prąd sanem i zobaczymy, dokąd dopłynę. Tam na górze, tutaj mniej więcej, jest właśnie kapliczka na hrabie, której ja nie zobaczę, bo jest za duża gęstwina. Także zaraz zawracam, już mi się nie chce płynąć pod prąd sanem. Chociaż jest bardzo, ten prąd jest ledwie zauważalny. A tam już się zaczyna odryt. Taki klin tutaj, o. To jest początek albo koniec odrytu, zależy jak spojrzeć. No bo san jakby przepływając przez odryt jakby go kończy. I coś to by się wydawało przedłużeniem odrytu od tej strony zachodniej. Nazywa się Tołsta. Tu mniej więcej jest cerkwisko i cmentarz, które pokazywałem na filmach z marca. Tam jest właśnie ta wysadzona lipa koło wysadzonej zresztą cerkwi. No nic, przepłynąłem 4 km 900 metrów. Także mam jakąś godzinę, żeby wrócić. Znaczy zajmie mi to, powinno mi to zająć godzinę, ale może będzie to trwało dłużej. Nie spieszy mi się w zasadzie nigdzie, co jest też piękne.
Tu niedaleko jest droga, także słychać czasem samochody, ale ogólnie cisza jest wspaniała. Kropka to oczywiście ja, to jest właśnie kapliczka i cmentarz, czyli dokładnie tak jak pokazywałem przed chwilą. A przypłynąłem stąd, gdzie jest tutaj ten znacznik. To jest taki opuszczony ośrodek wczasowy. Są jakieś pozostałości jakichś domków. No i tam prowadzi droga i stamtąd można się zwodować. Chociaż to wodowanie teraz to jest takie brnięcie w błocie troszkę. Ale czegoż się nie robi dla odrobiny relaksu na wodzie. Także muszę opłynąć dwa półwyspy, żeby wrócić z powrotem. O, i tutaj wracając zauważyłem, że mam widok na Otryt właśnie. Wspaniały majestatyczny grzbiet. Polecam obejrzeć go czasami sobie na mapie. To jest po prostu wspaniały widok. To jest taka jakby wielka dżdżownica pełzająca pośród no, niższych od siebie terenów. Coś wspaniałego po prostu. I jednocześnie taki naprawdę gęsty i bardzo przyjemny las. No ten powrót kajakiem był dosyć mozolny, bo wiatr się odwrócił i znowu płynąłem pod wiatr. No ale tak to już jest i na kajaku i na rowerze, że wiatr zawsze wieje w pysk. No poza tym trochę się opaliłem dzisiaj, na szczęście stosuję krem z filtrem. A teraz kończę dzień na punkcie widokowym w Czarnej. I to jest takie odkrycie z wiosny, ale wiosną tu nie wszedłem, tylko odkryłem, że on tu jest. I naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Co prawda widok nie jest może aż taki spektakularny, ale z jednej strony tu widać na przykład polany na paśmie Żukowa, a z drugiej strony za chwilę będzie widać Otryt. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. Wejście tutaj zajęło mi może 5 minut. Tak. Myślę, że to jest miejsce kompletnie omijane przez turystów, a na pewno można by się tu fajnie było zrelaksować. Co też pewnie uczynimy, jak przyjedzie do mnie moja kochana żona. Jest to, myślę, piękne miejsce na bieszczadzki piknik. Wiem, że dzisiejszy film jest krótki i też za dużo ciekawych rzeczy nie powiedziałem, ale po prostu mam jakiś zastój mentalny. Nie wiem, o czym mam wam opowiadać. Postaram się to może jeszcze nadrobić. Także mam nadzieję, że nie zniechęcę was. A jeśli oglądaliście ten film do samego końca, to jak zwykle serdecznie pozdrawiam.